my wiemy, że my naszych braci do życia już nie powołano. Ale chodzi nam o to, żeby ci zbrodniarze ponieśli karę. Tak przynajmniej jak w Norymbergu ci główni hitlerowcy. Wiemy doskonale, że dzisiaj świat cały jest jakby zwariowany. Wielcy mocarze tego świata, nasi alianci, dzisiaj ściskają okrwawione polską krwią ręce na różnych mitęgach, obchodach i zebraniach. Radzieckiego napadu bolszewików na Polskę, która się krwawiła w walkach z Niemcami na nasze tyły, dostało się do niewoli przeszło 15 tysięcy ludzi, głównie oficerów, doktorów, inżynierów i duchownych. Nie tylko pokrzywdzeni, ale cały świat wie o tym, że zbrodnię tą popełnili bolszewicy. Wiemy także o tym, że cały świat w końcu musi zrozumieć tą zbrodnię.